Drodzy i zacni bracia rycerze Jana Pawła II, przeżywamy w tym roku setną rocznicę urodzin patrona i duchowego założyciela rycerstwa. Musimy sobie uświadomić, że był gigantyczną postacią najnowszej historii świata i Kościoła. I są trzy takie elementy, które na to wskazują. Pierwszy, że w dniu jego pogrzebu w 2005 roku lud Boży wyniósł go na ołtarze, wołając Santo Subito, szybko uczynić go świętym. I tak się stało. Mamy naszego patrona świętego Jana Pawła II. Zaraz też zaczęto używać bardzo zarezerwowanego dla niewielu papieży w historii, między innymi Leona i Grzegorza, przymiotnika Wielki. Jan Paweł II Wielki. I też tę wielkość dzisiaj dostrzegamy i tę wielkość kontemplujemy w pewnym sensie jako świętego i jako wielkiego papieża. O takim przełomowym pontyfikacie, który w dużej mierze kryzys Kościoła powstrzymał. I trzeci element to właśnie wołanie o to, by papież Jan Paweł II Wielki został doktorem Kościoła. Doktorem Kościoła przełomu XX i XXI wieku. Więc jest ogromne dziedzictwo, za które jesteśmy odpowiedzialni. Wszyscy, którzy czują się rodakami naszego świętego papieża, którzy czują się uczniami Jana Pawła II, którzy czują się spadkobiercami jego wielkiego dziedzictwa i ogromnego dzieła, które stworzył i które nam zostawił, powinniśmy tę rocznicę w sposób szczególny podkreślić i przede wszystkim żyć tymi ideałami, które on wskazywał. Był to papież przede wszystkim maryjny. Podobnie jak sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński. On przecież żył tą duchowością Grignon de Montfort, gdzie książeczkę tego świętego autora i propagatora kultu maryjnego nosił z sobą jeszcze od czasów młodości, gdy pracował jako robotnik w Solveju w czasie okupacji w Krakowie. I bardzo się przyczynił do rozbudowania kultu Najświętszej Maryi Panny. Napisał na jej temat bardzo wiele tekstów, z których też dzisiaj powinniśmy korzystać. Ona, która jest królową proroków, królową apostołów, królową męczenników i królową wszystkich świętych. A więc też z tą linią Jana Pawła II się identyfikujemy. On jednocześnie był tym, który przyjął za swoje hasło Totus Tuus Maria, a więc oddał się w jej właśnie niewolę miłości i czuł się jej sługą i jednocześnie wielkim wielbicielem. Zostawił nam dzieło również ogromne intelektualne. Zostawił nam mnóstwo światła dotyczącego i doktryny katolickiej, jak również eklezjologii i przede wszystkim tego dużego nurtu jego działalności, którym było apostolstwo rodziny. I napisał, moim zdaniem, jeden z najlepszych tekstów jego pontyfikatu, tę adhortację apostolską do rodzinie poświęconej, Familiae Consortio, która jest nie tylko wykładem nauczania Kościoła o tym, czym jest rodzina, czym jest małżeństwo, czym jest miłość ludzka, ale jednocześnie jest podręcznikiem duszpasterstwa rodziny. I to mnie kiedyś upoważniło do tego, by powiedzieć, że właśnie praktyka duszpasterska Kościoła zdradziła Jana Pawła II, nie aplikując właśnie tych wskazań duszpasterskich
które on sformułował. Ja myślę, że te wszystkie wątki dotyczące Jana Pawła II, zacni bracia, rycerze Jana Pawła II powinni na sposób rycerski głosić, rozwijać i przekazywać dalej i jak trzeba mieczem i tarczą bronić przed wszystkimi zakusami zła. Niech tak Pan Bóg za wstawiennictwem naszego świętego papieża ich wspiera i niech również powoduje, że stają się nie tylko nauczycielami, ale świadkami Jezusa Chrystusa, który z nami idzie przez wieki. Szczęść Boże!